Dzień dobry Państwu. Za oknami wiosna, a to jest już 72. odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Przypominam, że mój podcast ma premierę zawsze w piątki. Mówię o podcaście Pierwsza Młodość. W piątki o godzinie 18 co tydzień. Patroni od progu 25 dostają w tym momencie, w momencie premiery podcastu, na swoje skrzynki naprawdę duży i smakowity newsletter. Oprócz tego jest także jeszcze podcast Miesiączka, który ukazuje się, jak sama nazwa wskazuje, raz w miesiącu. To są zwykle bardzo obfite, ale bardzo miłe dla wszystkich miesiączki i patroni również dostają w poniedziałek, kiedy ten podcast ma premierę, a on ma premierę o godzinie 19, do swoich skrzynek naprawdę gigantyczny newsletter. W związku także z tematem dzisiejszego podcastu, w podcaście 61. Pierwszej Młodości mówię o tym, jak oszczędziłam sporo kasy, albowiem uważam, że oszczędzanie w dzisiejszych czasach to rzecz bardzo potrzebna i naprawdę bardzo miło jest płacić mniej niż więcej. W odcinku 41. podcastu Pierwsza Młodość mówię o tym, skąd mi się ta ekologia wzięła. To jest podcast dla tych także, którzy lubią mi wytykać, że na przykład ma pani coś tam albo kiedyś pani była inna. Tak, bo ludzie się zmieniają, wy nie? No i jeszcze bardzo ważna informacja. Słuchajcie, na Disney Plus już jest serial Konflikt, Capote versus Societa, tak nazywa się po polsku ten serial, który miał swoją premierę na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych i który tam bardzo rozgrzał media. Między innymi przywrócił znowu historię Trumana Capote, jednego z najwybitniejszych prozaików XX wieku w Stanach Zjednoczonych i jego konfliktu z nowojorską Societą. Cały specjalny 65. odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Warto go posłuchać przed obejrzeniem serialu, żebyście wiedzieli, kto jest kim i o co tam mniej więcej chodzi, no bo nie wszyscy muszą się znać na blaskach i cieniach nowojorskiej Society. No dobrze, proszę Państwa, co będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o tych, o których niektórzy nie lubią rozmawiać, udają, że nie znają, ale ja zawsze wtedy się śmieję i mówię, no dobra, no ale kto robi te kliki na Pudelku i na tych różnych innych portalach? No kto? Krasnoludki? Chyba nie. Kosmici? Też raczej nie. Póki co, jeszcze chyba nie ma ich na Ziemi. My to robimy. My śledzimy influencerów, my śledzimy celebrytów. To jest nasza guilty pleasure, każdy jakąś ma. I rzeczywiście to jest taka bajka, która się dzieje na naszych oczach. Ostatnio w świecie influencerskim i w mainstreamie też pojawiło się kilka afer z tym związanych, naprawdę potężnych, między innymi ostatnio w Polsce. Ale zanim opowiem Państwu o celebrytkach dla niepoznaki będących słupami reklamowymi, to opowiedzmy sobie w ogóle, o co chodzi z tym influencerstwem, bo jak czytam polskie media i nie tylko i w ogóle słucham ludzi, to mam takie wrażenie, że to jest trochę tak jak z tym, że w zależności od tego, co jest modne, to jesteśmy ekspertami od psychologii, od zdrowia, od diety, to już każdy Polak, od sytuacji międzynarodowej, na przykład ostatnio, pewnie to zauważyliście, jest bardzo dużo ekspertów od Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Z influencerami jest podobnie, no bo niby każdy coś tam wie, wie, że dzwoni, ale nie wie do końca w jakim kościele. No dobrze, proszę Państwa, pogadajmy sobie dzisiaj o tym, po co nam influencerzy. I've had hangovers before, but this time even my hair hurts. To, czego słuchaliście, to był też influencer, proszę Państwa, Rock Hudson, amerykański aktor na strasznym kacu. Na takim kacu, że bolą go nawet włosy, to zdanie pada w filmie Pillow Talk z 1959 roku. No bo rzeczywiście mam trochę takie wrażenie, że jeżeli chodzi o nasze relacje z szeroko pojętą branżą influencerską i influencerami, no to mamy trochę kaca. Ale to od początku. Według ostatnich badań, ja próbowałam znaleźć, bo to jest też w ogóle dla mnie paradoks, że w Polsce, w której naprawdę rynek influencerów bardzo się rozwija, my tak naprawdę nie prowadzimy rzeczowych, merytorycznych badań na temat tego, ilu ludzi naprawdę to śledzi, ile naprawdę pieniędzy idzie w ten biznes. To są jakieś szczątkowe historie, które próbowałam tutaj Wam połączyć. A więc, uwaga, uwaga, droga Polsko. 21 milionów Polaków śledzi profil lub kanał przynajmniej jednego influencera. Nieźle. Tak wynika z badania o sile influencerów w Polsce, które zostało przeprowadzone przez agencję badawczą IQS. I teraz tak, kto jest najaktywniejszym obserwatorem profili influencerskich? No to są osoby w wieku od 16 do 24 lat, czyli to jest to pokolenie Z, pokolenie Zetek, które urodziło się, kiedy już były media społecznościowe, kiedy szalał internet. To jest pokolenie wychowane z tabletem albo ze smartfonem w ręce. Oni średnio śledzą 64 konta bądź profile wybranych influencerów, każdy z nich.
czyli najwięcej ludzi śledzących profile influencerskie to są ludzie z pokolenia Z, 16-24, i oni śledzą średnio po 64 takie konta. I teraz tak, dla 74% obserwujących ważne jest to, że oni podejmują różne działania związane z namową influencerów, czyli to jest sposób zachowania, wyglądu, dieta, sporty i oczywiście nawyki zakupowe. Badania pokazują, że generalnie w ogóle influencerzy mają ogromny wpływ na emocje swoich fanów, na pozytywny nastrój swoich fanów. Oni ich próbują i często im się to udaje, nakłonić do zmiany przyzwyczajeń, do odwiedzenia pewnych miejsc, do kupowania pewnych rzeczy. Relacja między influencerem a odbiorcą jest ewidentnie konsumpcyjna. Znaczy, to jest nastawienie na to, że ja ci coś pokazuję, a ty to kupisz. Na przykład kupisz to z kodem Kasia-20%. Już nikogo to nie dziwi. Już nikogo nie dziwią kody promocyjne w mediach społecznościowych. Jeżeli 21 milionów Polaków śledzi co najmniej jednego influencera, a 3 na 4 ulega jego wpływom, no to wiadomo, że influencer marketing to jest ogromna gałąź, to jest najszybciej rosnący obszar marketingu i tam zaczynają się pojawiać naprawdę ogromne pieniądze, ogromne budżety i wiadomo, już są badania, dzięki którym agencje marketingowe wiedzą, do jakiej grupy chcą dotrzeć i jacy influencerzy do tego są im potrzebni. Ten zawód bardzo się sprofesjonalizował. Kiedyś nie było zawodu influencer, dzisiaj już jest. Są agenci influencerów, są agencje, które prowadzą influencerów, są agencje reklamowe, które współpracują z influencerami. To się bardzo rozrasta i to jest, tak jak mówią badania, ewidentnie początek. Co jest też bardzo ważne i o czym nie można zapominać. Drogie pokolenie ludzi urodzonych wcześniej. Słuchajcie teraz uważnie. To influencerzy są dzisiaj autorytetami dla waszych dzieci. Wasze autorytety, że tak powiem, siedzą na Pawlaczu i ktoś zamknął do tego Pawlacza kluczyk i nikogo one nie interesują. Ja jestem tutaj bardzo brutalna, ale niestety tak jest. Zdecydowanie pokolenie Zetek jest to pokolenie, które redefiniuje w ogóle pojęcie autorytetu. Dla nich autorytetem jest ten, którego oni oglądają na Instagramie, TikToku, na YouTubie. To jest ten, który ma dużo lajków, dużo zasięgów i który zbiera te serduszka i który aktywizuje ich w różny sposób, za pomocą dramy, za pomocą zakupów, za pomocą gadki, szmatki. Różne są drogi dojścia do swojego odbiorcy, ale influencer jest zawodem. Jest zawodem, do którego no, trudno się do jego wykonywania wykształcić. Natomiast ewidentnie sprawdzają się w nim osoby, które mają duży ładunek ekshibicjonizmu. Ekshibicjonizm jest niezbędny do bycia influencerem. Dlatego, że w filmie z operacji tam widzieliście sam jakby przebieg operacji, ale obiecałam, że zrobię wam Q&A i chciałabym wam tak totalnie szczerze opowiedzieć o moich odczuciach. Lubią mówić o sobie, mają pewne umiejętności sprzedania siebie innym ludziom, co też jest trudne, nie każdy to potrafi, umówmy się. Jesteśmy teraz już pod szpitalem, idziemy na wizytę ginekologiczną i to jest wizyta no, już trzeciego trymestru, w sumie jedna z ostatnich wizyt, na których zobaczymy naszą córeczkę. Jeżeli się okazuje, że robimy badania wśród nastolatków i jakieś 50% z nich chce zostać w życiu influencerem, no to, przepraszam bardzo, ale trzeba być pozbawionym mózgu, żeby nie traktować tej branży poważnie i żeby nie uczyć się jej. Ponieważ to, że ty tego nie znasz i to, że ty nie pracujesz w tym zawodzie, to nie znaczy, że ten zawód nie ma sensu. Zejdźmy ze swojego eleganckiego tronu i spójrzmy na świat, który wyrasta wokół nas. Władzę nad światem za chwilę przejmą ludzie, którzy wychowali się na influencerach z Instagrama, z YouTube'a i z TikToka. Chcemy tego czy nie chcemy, świat idzie w tym kierunku. Nie chcesz w tego uznać? Przepraszam za wyrażenie. Może ktoś się obrazi? Jesteś kretynem. Nie masz wyobraźni. Jesteś ignorantem. Musisz do tego podejść na poważnie. Jeżeli tego nie robisz, po prostu jesteś głupkiem. I nie wypowiadaj się na ten temat. To jest bardzo poważny rynek. Ci ludzie mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Ci ludzie mają ogromny wpływ na ludzi, którzy za chwilę przejmą władzę nad światem. Co pociąga ludzi w zawodzie influencera? Głównie władza i pieniądze. I sława. I pieniądze, które przynajmniej wszystkim wydaje się, że one w tym są. Jakieś tam są. Natomiast czy rzeczywiście wszyscy dużo zarabiają? To jest delikatnie mówiąc dyskusyjna sprawa, bo nierówności w stawkach są ogromne i niekoniecznie one zależą od zasięgów. Ten rynek jest bardzo płynny, jest bardzo różnorodny, on bardzo dynamicznie się rozwija. Oczywiście Amerykanie są pod tym względem niesłychanie rozwinięci, ale wiecie co, wystarczy wejść na polski Instagram. Ja uważam, że już doganiamy, naprawdę. W dzisiejszym świecie
mamy w związku z tym, co wam powiedziałam, zupełnie nowy rodzaj autorytetu. To jest autorytet z Instagrama, z TikToka czy z YouTube'a. Człowiek, który gada do ludzi przez telefon albo przez jakąś tam kamerkę internetową i ma wpływ na realne wybory tych ludzi, na wybory życiowe, dietowe, zakupowe, na to, jak myślą, na to, co czują, na to, gdzie jeżdżą na wakacje, jakie buty kupują, jakiej szminki używają, na przykład siła, jaka jest w influencerach urodowych, jest po prostu potężna. Dzisiaj wielkie kampanie nie odbywają się bez uwzględnienia sieci i influencerów urodowych. To samo z wielkimi kampaniami ubraniowymi, bo o tym dzisiaj też będzie. Ludzie wręcz myślą tak, jeżeli ktoś, jakiś mój ulubiony influencer, pokazuje mi jakieś ubranie, jakąś szminkę, jakieś buty, to jeżeli to jest dobre dla niego, to to jest też dobre dla mnie, ponieważ identyfikacja odbiorcy z influencerem jest bardzo bliska. To jest tak wymyślone, że my myślimy, że oni są naszymi kumplami. No bo otwierasz telefon i on już w nim jest, jesteś z nim cały tak naprawdę dzień. Jeżeli dziennie spędzają niektórzy po kilka, kilkanaście godzin w sieci, no to ludzie, którzy w tej sieci są, no nawiązują z nami, chcąc czy nie chcąc, jakąś więź. Że ta więź jest oczywiście sztuczna i my o tym wiemy. No to ja o tym wiem, natomiast mam wrażenie, że bardzo wiele osób korzystających z internetu w ogóle nie zwraca na to uwagi. To jest po prostu mój kolega, moja koleżanka, to jest mój autorytet. Ja chcę mieć taką sukienkę, jaką on ma, takie buty, mieć ten samochód, tak urządzone mieszkanie, pić z takiego kubeczka i jeść takie płatki. Dokładnie tak. I teraz tak, na koniec. Według najnowszych danych 4 miliardy ludzi na Ziemi spędza ponad 100 miliardów godzin dziennie w social media. Influencer dzisiaj to jest połączenie celebryty i przedsiębiorcy. Lata 90. i początek lat 2000. to jest szczyt kariery celebryckiej. Potem to weszło do sieci i mówimy już o influencerach. I tutaj samo celebryctwo nie wystarcza. Musisz być też przedsiębiorcą. Jeżeli sam nie umiesz tego robić, sama nie umiesz tego robić, wynajmujesz ludzi, którzy ci w tym pomagają. Każdy, kto ma zasięg, może nazywać się influencerem. Może promować marki, może promować siebie. To jest ciekawe, bo tak naprawdę ci ludzie nie są nigdzie zatrudnieni. Pamiętajmy o tym. To są ludzie, którzy są zależni od tego, czy firmy będą zlecały im różne kontrakty, bo ustalmy jedną rzecz i o tym powiem wam dalej. Nie każdy z nich buduje wokół siebie markę osobistą, bo to jednak wymaga bardzo wiele pracy i też budowanie marki osobistej. Będę tutaj trochę brutalna i ktoś mi powie, że jestem klasistką. Krzanie to. Jednak wymaga pewnego wykształcenia, pewnej wiedzy, no rozumu wymaga. Wymaga czegoś więcej poza umiejętnością pokazywania siebie w social mediach. To są ludzie często bez kontraktów, też pamiętajmy. To są ludzie, którzy żyją od do. Nie zawsze im się udaje odłożyć pieniądze, o tym też za chwilę. Ale też pamiętajmy, zdarzają się u nich ludzie naprawdę ciężko pracujący, ludzie, którzy naprawdę budują świetne marki osobiste i które mogą rzeczywiście stać się wzorem dla innych ludzi, także w Polsce. O tym też za chwilę. Pamiętajmy, że influencerstwo to nie jest tylko sprzedawanie rzeczy. Kosmetyków, butów, ciuchów, mieszkań, samochodów, kodów rabatowych, diet pudełkowych. Influencerstwo, i to też jest bardzo ważna rzecz, i nie sprowadzajmy tego tylko do rzeczy materialnych, to jest sprzedaż idei. I to jest coś, co się bardzo rozwija. Pamiętamy hasło Me Too i całą wielką rewolucję Me Too. Jeżeli pamiętamy Black Lives Matter, albo na przykład walkę o klimat, aktywizm różnie pojęty, walkę o równości społeczne, o prawa kobiet, tutaj influencerstwo w internecie miało swój ogromny wpływ na to, że to się tak niesamowicie rozlało na świat. Myślę, że nie byłoby Grety Thunberg, gdyby nie influencerzy i gdyby nie to. Ja ją pierwszy raz zobaczyłam chyba na Instagramie. Rzeczywiście, trzeba pamiętać o tym, duże, ważne nazwiska aktywistyczne to są też influencerzy. I to są influencerzy, którzy działają w mediach społecznościowych. Drogi słuchaczu tej audycji, zanim w takim razie wylejesz tonę szamba i różnych innych odchodów na słowo i zjawisko influencerstwa, zastanów się. Bo po pierwsze, jeśli to zrobisz, jesteś głupi. Nie owijajmy naprawdę niczego w bawełnę. Jesteś głupi. To jest nowość. To jest świat, jaki nas czeka. Influencerzy są wszędzie. Mają wpływ na ogromną część naszego życia. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Czy followujesz ich konta, czy nie? Mają wpływ na gospodarkę, na to, jak myślimy, na to, jak głosujemy i na to, jaką szminką malujemy usta. Influencerzy są integralną częścią naszego społeczeństwa i naszego życia. Mówienie o tym, że są to tylko źli, że to jest patologia, źle świadczy o tym, który to mówi. To jest bardzo ważne zaznaczenie, które chcę
powiedzieć, żeby wybrzmiało na początku tego podcastu. No, I'm fine. Just wish I were dead, that's all. To był Gregory Peck z filmu Gentleman's Agreement z 1947 roku. Zresztą też można powiedzieć, Gregory Peck był swego rodzaju influencerem na tamte czasy. Należał do tych mężczyzn, na których inni mężczyźni patrzyli i chcieli być jak oni. Chcieli mieć taką fryzurę, chcieli być tak przystojni. Aczkolwiek myślę, że Gregory Peck był absolutnie, kompletnie nieosiągalnym wzorem dla wielu. Czy influencerzy są wydalaskiem XXI wieku? Zdecydowanie nie. Wiecie, to jest tak, że jak spojrzymy w ogóle na historię świata i spojrzymy, że na przykład była taka Maria Antonina, która lansowała trendy na dworze w Wersalu, to możemy powiedzieć, że Maria Antonina, królowa Francji, też była swego rodzaju influencerką, ponieważ jeżeli ona na jakiś bal założyła jakąś suknię, albo perukę, albo nakrycie głowy, to potem wszystkie damy dwory chciały mieć tak samo. No to jak to się nazywa? To się nazywa influencing, tak? Do tego jeszcze pamiętajmy, za chwilę pojawia się druk, za chwilę pojawiają się gazety, za chwilę pojawi się radio, kino, a potem telewizja, a potem internet. W związku z tym bardzo szybko, na przykład producenci filmowi, zorientują się, że nie wystarczy dać tylko nazwisko na plakat. Trzeba dać twarz znanej osoby na plakat, najlepiej aktora, który w nim występuje. Wierzcie mi, na początku kina to nie było takie proste, nie było takie oczywiste. I nagle się okazuje, że ludzie idą za pewnymi twarzami, że ludzie idą za pewnymi nazwiskami, że są ich ciekawi, że im się podobają, albo ich wkurzają, ale generalnie wzbudzają jakieś emocje. Cały biznes rozrywkowy, który wyrósł tak naprawdę w XX wieku na dobre i którego efekty dzisiaj, albo jak chcesz powiedzieć, odpady mamy w wieku XXI, zbudował postać osoby znanej, popularnej, publicznej. To mogła być aktorka, aktor, piosenkarka, muzyk, ale też polityk, artysta, filozof, osoby, które nagle występują publicznie, udzielają publicznie głosu, mówią coś, co rezonuje wśród innych ludzi, w związku z tym, mówiąc to, robiąc to, mają wpływ na ludzi. Śmiem twierdzić, że Olga Tokarczuk też jest influencerką. Wszak jej mowa noblowska odbiła się bardzo szerokim echem i lubimy sobie do niej wracać. To z naszego podwórka, takich influencerów, nie wiem, Dorota Masłowska, jest cała masa nazwisk, które niby nie kojarzą nam się ze słowem influencer, ale są influencerami, bo my mamy takie pojęcie, że influencerka to, wiecie, wypina tyłek na Instagramie, a czasami i biust. I ma usta zrobione, nos i nie wiadomo co. Influencing to jest bardzo szeroka dziedzina. To są wszyscy ci, którzy wpływają na rzeczywistość dzięki swojej działalności. Ta działalność może być różna, ale to są influencerzy. Oni uczą nas, pokazują nam pewne rzeczy, reklamują nam pewne rzeczy za pieniądze bądź po prostu w barterze, albo po prostu, bo tak chcą, ale my możemy i mamy prawo i lubimy to. Jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy sugerować się ich wyborami. Wiecie, kiedy Sharon Stone zakłada w Nagim Instynkcie słynną białą sukienkę, masa kobiet chce mieć taką samą białą sukienkę. Kiedy Yves Saint Laurent ubiera modelki w smoking, kobiety chcą mieć ten smoking. Wiecie, to jest cała wielka rzecz. To jest cały wielki biznes i od początku to był biznes. Oczywiście, na pewno ogromny wpływ na to wszystko miało kino. Bardzo szybko odkryto, że kobiety chcą wyglądać tak jak aktorki, które widzą na ekranie, że chcą mieć takie same sukienki, takie same buty, taką samą biżuterię i okazało się, że słuchajcie, był taki pan, który nazywał się Bernard Waldman albo Waldman, bo on pochodził z Polski, był pochodzącym z Polski Żydem, który w Stanach Zjednoczonych założył sieć sklepów, w których to sklepach kobiety, które chciały wyglądać jak Greta Garbo, Clara Bow, Jane Mansfield czy Katharine Hepburn, mogły sobie wejść do takiego sklepu i po prostu kupić kopię tego ubrania. Niektóre z tych strojów cieszyły się ogromną popularnością i po prostu kobiety, to był rodzaj takiej sieciówki, można tak nazwać. On miał, słuchajcie, do 1937 roku kilkaset, dokładnie ponad 400 sklepów w całych Stanach Zjednoczonych. Bernard Waldman. I tam można było kupić, nawet na wystawach były manekiny, które odwzorowywały aktorki z filmów i miały dokładnie te same sukienki. I to było dla tych wszystkich kobiet, które chciały wyglądać tak jak gwiazda filmowa. Oczywiście były różne rozmiary. Albo można było tam sobie zamówić konkretną kreację. Generalnie to było bardzo proste. To, co dzisiaj mamy na Instagramie. Mamy gwiazdę, która pojawia się w jakimś ubraniu i chcemy wyglądać tak jak ona. W latach 30. Bernard Waldman, Żyd z Polski, na to wpadł. Dlaczego o tym mówię? Bo wątek ubrań będzie dzisiaj w odcinku bardzo ważny. Wątek tego, że jak gwiazda na siebie coś założy, to my chcemy to mieć.
Ja pamiętam, jak pojechałam do Francji, był film Leon Zawodowiec, chciałam mieć takie same okulary jak Jean Renault. No i udało mi się zdobyć takie okulary, gdzieś kupiłam na ulicy. Oczywiście były, rozpadały się, ale to były te okulary, tak? Ja chciałam mieć te okulary, które miał ten aktor w tym filmie, mi się one podobały, to były piękne, proste, zwykłe Lennonki tak zwane, bo Lennon miał takie okulary. Naprawdę, miejmy świadomość, że to było zawsze. Tylko nie zawsze, tak jak w dzisiejszych czasach, było tak totalnie skomercjalizowane i nie zawsze budowało wokół nas coś, co ja nazywam takim kościołem konsumpcjonizmu. Bo jeszcze kiedyś nie było czegoś takiego, co nazywa się fast fashion. Sieciówki to nie jest taki bardzo stary wynalazek. Biba była jedną z pierwszych sieciówek, notabene Barbara Hulanicki z Polski ją założyła w Londynie. Ale wiecie, sieciówki na skalę, jaką mamy dzisiaj, to jest wynalazek lat 90. Do nas trafiły w latach 2000. No teraz wiadomo, co nas zalewa. Ale to, że chcemy mieć to, co ma ktoś, to nie jest żaden grzech. Pytanie tylko, czy my mamy dzisiaj świadomość, jakim kosztem to powstaje i jak bardzo kupując takie rzeczy, kupujemy sobie grób. I jaki wpływ na to ma influencer? Dzisiaj będzie o influencerach. No dobra, lecimy w tym w takim razie. You think you're falling in love with me? Well, don't. Don't take any chances with me. Only people who respect themselves can ever love fully, freely. To była Lauren Bacall w filmie pod tytułem Young Man with a Horn z 1950 roku. No dobrze. No to trzeba od tego zacząć. Kilkanaście dni temu w polski internet zatrząsł się w posadach. Zacznijmy od tego. Ja nie śledzę influencerek, które mają konta takie jak sklepik, jak nie wiem, telezakupy Mango. Po prostu tego nie śledzę. Ja uważam, że tam nie ma nic interesującego. Nic, nic, nic. Więc do mnie to dotarło, cała ta afera z pewną polską sieciówką, która zalała internet reklamami w wykonaniu różnych celebrytek, to do mnie dotarło z jakimś 48-godzinnym opóźnieniem. Bo tak jak mówię, ja Magiel Towarzyski prowadziłam dawno temu, przestałam się tym interesować regularnie, dopada to mnie gdzieś czasami, ale mam ogromne zapóźnienia w tej dziedzinie. Czasami algorytm niestety mi coś podrzuca i nagle wchodzę na jakieś konto i uciekam zwykle z krzykiem, sorry, to jest mój wybór, mam prawo powiedzieć, że niektóre te konta są po prostu żenującym sklepikiem i do tego z tanimi szmatami. O tym za chwilę. Ale rzeczywiście kilkanaście dni temu w sumie, internet zapłonął. Nagle się okazało, że różne polskie influencerki zamieściły na swoich socialach, głównie to był Instagram, ale też TikTok, reklamy pewnej polskiej sieciówki, której metki znalazły się między innymi, tutaj odsyłam Was do odcinka Skąd mi się wzięła ta ekologia, odcinek 41 pierwszej młodości, one były tam te metki w budynku Rana Plaza, który się zawalił i tam zginęły szwaczki, które szyły tanią odzież na rynki światowe. Do tej pory ta firma się z tego do końca nie wytłumaczyła. Po drodze było kilka nawet niezłych akcji niby ekologicznych, proekologicznych, zaprosili na przykład Monikę Brodkę. No rzeczywiście się starali, no ale były delikatnie mówiąc sporo niejasności się pojawiło wokół ich wyjścia, bądź też nie wyjścia z handlu z Rosją po ataku Rosji na Ukrainę. No zrobił się, że tak powiem, smród na cały świat. Pisały o tym bardzo poważne media na świecie, nie tylko plotkarskie, to trzeba bardzo jasno zaznaczyć, to nie były jakieś tam wyssane z palca rzeczy. Firma się bardzo ostro tłumaczyła, więc podejrzewam, że od razu, i to jest logiczne, usiedli specy od marketingu w tej firmie i pomyśleli sobie, dobra, musimy ratować wizerunek. Ja to rozumiem, jakbym była szefem takiej firmy, to bym zrobiła wszystko, żeby ten wizerunek ratować. Co ciekawe, nie padło, przepraszam, no ale dobra, to magiczne słowo, ale może wyleciało im gdzieś z Wikipedii. No dobrze, wynajęli w związku z tym influencerki niemodowe. To jest też ciekawe, blogerki modowe w tym nie uczestniczyły, były tam różne osoby, które no rzeczywiście mają różne zasięgi w sieci, które też w większości, ich konta społecznościowe to są rzeczywiście telezakupy Mango, ale to nie jest związane z modą. Znaczy dziewczyny modowe zostały gdzieś kompletnie na uboczu, wynajęto różne tam osoby podające się za aktorki, bądź też zawodowe aktorki, no przeróżne tam były osoby, ale celebrytki, patocelebrytki, no matko boska, kogo tam nie było? I one reklamowały osoby jeszcze do tego, majętne. Żadna z nich to nie jest biedna dziewczyna. Znaczy to nie jest dziewczyna, która musiała wziąć ten kontrakt, musiała wziąć tą reklamę, bo nie miałaby na chleb. To są osoby, no jedna z nich niedawno kupiła Lamborghini. To są bogate laski.
bardzo. Świetnie ustawione, wręcz epatujące w sieci swoim statusem materialnym, czyli to nie są dziewczyny, które musiały wziąć tę propozycję reklamową. Mało tego, dziewczyny, które, niektóre z nich, no niedawno jakieś kotki ratowały, jakieś pieski ratowały, a w ogóle to dzieci bardzo kochają, a w ogóle to są ekolożką, jakieś tam filtry, jakieś tam, wiecie, papierowe słomki moje ulubione. No generalnie walczymy, klimat, w ogóle wow, zielona planeta. No, to też do tego było bardzo ciekawe. No i jeszcze jeden kamyczek do mojego ogródka, proszę Państwa. Większość tych celebrytek zatrudniła do tej reklamy swoje dzieci. Sharenting się kłania. Słuchajcie, już myślałam, że ten dzień nigdy nie przyjdzie. Jadę właśnie z Luką do szpitala i najprawdopodobniej rodzę. Bywa, że rodziny, to w ogóle już w ogóle idziemy grubo. Rozumiem, mam nadzieję, że te celebrytki przeznaczyły procent z tego kontraktu na specjalne subkonto dla swoich dzieci, bo mam nadzieję, że te dzieci nie dorzucają się do felgi, do Lambo swojego tatusia czy mamusi, tylko że po prostu te pieniądze, które zarobiły biorąc udział w tych reklamach, no poszły na ich konto, chcę w to wierzyć. I mamy teraz kombo, podsumowując, mamy celebrytki, które nie są influencerkami modowymi, bogate, dobrze ustawione, epatujące bogactwem, ale też walczące o klimat, walczące o prawa kobiet. Ach, przecież wszystkie robiły zdjęcia ze błyskawicą. Prawie wszystkie, chyba jedna tylko nie. Wszystkie się w ogóle angażowały. Strajk kobiet, brawo, prawa kobiet, super. Z dużymi zasięgami, które zostały wykorzystane do... Znaczy zaproponowano im, niewykorzystane. Same chciały, podpisały. Sorry, wiem jak to działa, bo wiem co odrzucam. Zaproponowano im, żeby zrobiły sobie takie to filmiki, były takie rodzinne, wiecie, słodkie, no w ogóle ludzie, co tam było, no po prostu, no, tylko jest jeden bardzo poważny problem. Wystarczy wejść na jakiekolwiek konto, które edukuje ekologicznie w kwestii odzieży, w kwestii fast fashion, w kwestii wykorzystywania niewolniczej pracy ludzi, żeby wiedzieć, że te ubrania, poza tym składy tych ubrań były w internecie, to głównie jest poliester, plastik, ropa naftowa. To są ubrania, które w dużej części szyte są w Chinach, ewentualnie w Prato. O tym za chwilę Państwu powiem, jak to się dzieje, że Chińczycy szyją w Prato we Włoszech i mają napis Made in Italy na swoich ubraniach, tak bardzo pożądane, a tak naprawdę są tam sweatshopy i ludzie są niewolnikami. Ale generalnie mamy do czynienia z tanimi, plastikowymi, poliestrowymi ubraniami za małe pieniądze. Chociaż była tam kurtka dość ohydna za 300 z hakiem, pomyślałam sobie, no nie, no w lumpie, oryginalną, doskonałej firmy można kupić za 100. Ja widziałam za 80 niedawno, w Paryżu byłam, widziałam za 30-40 euro. No już takie wypasione to było 80. No to wiecie, trzeba być naprawdę pukniętym, żeby wydawać na to pieniądze, ale to są bogate kobiety, tak? Okej? To nie są biedne kobiety, więc wracając. Mamy z influencerki z dużymi zasięgami, niedawno walczące o ekologię, niedawno walczące o kotki, pieski, dzieci, prawa kobiet, zaprzęgające do tych reklam swoje rodziny, influencerki, które nie noszą na co dzień tych ubrań. One mają zupełnie inne ubrania. One mają ubrania, podejrzewam, wiecie, eko, sreko, nie wiadomo co. I sprzedające, reklamujące tanie szmaty, bo to są szmaty, swoim odbiorcom. Rozpętała się afera głównie dlatego, że po pierwsze myślę, że marketing firmy, który podjął akcję ratunkową, absolutnie zrozumiałą, nie pojął pewnej rzeczy, że jednak internet jest coraz lepiej wyedukowany. I jeżeli widzimy tego typu historie, że mamy panie influencerki i nawet jeśli one mają kanały polegające na tym, że to są telezakupy mango, no to okej, ale widzimy, że jeszcze całkiem niedawno biegały na przykład z błyskawicą, mówią prawa kobiet, kotki, pieski, dzieci, wiecie, to nagle mają reklamować ubrania, reklamują ubrania, które no, powstają w wyniku na przykład wyzysku pracy kobiet, które są zrobione z materiałów, które nie podlegają recyklingowi. Nawet niedawno czytałam wywiad z człowiekiem, który pracuje w takiej sortowni ubrań i on powiedział jedną rzecz, że te tanie poliestrowe ubrania, tak naprawdę nie wiadomo co z nimi zrobić, bo nie dasz ich bezdomnym, bo to wstyd po prostu, nie dasz uchodźcom. Do recyklingu część z nich po prostu się nie nadaje. To jest taki śmieć, który się nie rozłoży, miecie świadomość tego, a ktoś go założył 2-3 razy, no bo na tyle one są obliczone. Więc wybuchła afera. Panie nie nadążały z blokowaniem, wysyłaliście mi po prostu tony tych screenów, jakieś filmiki przekopiowywane. I teraz tak. Ja się dziwię,
że wam się chce tracić czas, i to będę brutalna, nazwijcie mnie hejterką, nie interesuje mnie to. Ja się dziwię, że wam się chce tracić czas na oglądanie kont lasek, które są pierdyliard bogatsze od was, epatują swoim bogactwem, regularnie sprzedają wam jakieś gówna z Chin, na przykład z platform sprzedażowych, bo ostatnio większość z nich też to robiła, zalewają was konsumpcjonistycznym gównem, a wy jeszcze potem piszecie do mnie pani coś z tym zrobi. Ja jedynie, jak już jeszcze mi się chciało, bo potem już przestałam, to odpisywałam, człowieku, zrób unfollow. Przecież to jest proste, po co ty tam siedzisz? Po co ty nabijasz jej wyświetlenia? Znaczy, po co ty to w ogóle oglądasz? Ty się zastanów, na co marnujesz swoje cenne życie. Potem siedzisz wkurzony, że ona ci wciska jakiś plastikowy badziew. No tak, ale po co ją śledzisz? Ona ci to wciska, dlatego że ma zasięgi, bo ty jej robisz te zasięgi. I ta firma, która jej zaproponowała tę reklamę, zobaczyła te zasięgi, a ty się dołożyłeś do tych zasięgów. Ja się dziwię, że wy się dziwicie. No to jest rodzaj internetowej patologii, która ma się świetnie i będzie się miała świetnie. Ludzie, wy już nie zmienimy tego. Znaczy nikt tego nie zmieni, znaczy nikt tego nie cofnie. My po prostu utoniemy w szmatach. Według najnowszych danych wyprodukowano tyle ubrań na Ziemi na dziś, że można ubrać 6 pokoleń ludności Ziemi do przodu. I cały czas to się dzieje, tak? I te dzielne walczące o prawa kobiet, ekologia, dzieci, papierowe słomki, wiecie, one się też do tego przyczyniają, tak? Bo ona w poniedziałek jest ekolożką, a we wtorek to sprzedaje plastikowe gówno u siebie na Instagramie. Ma do tego prawo. To jest jej wybór. Ale wy naprawdę wymagacie od influencerek z Instagrama, żeby myślały? Zadajcie sobie to pytanie. Czy wy wymagacie, bo ja nie wymagam. Czy wy wymagacie od tych pań, które mają konta jak sklepiki, żeby myślały? Żeby w tym była jakaś logika? Żeby w tym była jakaś konsekwencja? No nie, no ludzie, naprawdę. Opanujcie się. Zacznijcie kombinować. I w ogóle nie przysyłajcie mi tego, bo wiecie, ja naprawdę nie wiedziałam, dopiero mnie to zalało. I potem algorytm mi tego podrzucał tyle, że ja siedziałam no, ze 3-4 godziny chyba z telefonem, aż mnie głowa rozbolała i pomyślałam sobie, to jest naprawdę niezła imba, która pokazała jedną dobrą rzecz. Poza tym, że influencerki są głupie, to my wiemy. W sumie wiecie, lepiej zarabiać niż kraść. One zarobiły te pieniądze, one ich nie ukradły. Ja zawsze mówię, lepiej zarabiać niż kraść. Ale pokazało też jedną bardzo ważną rzecz. To, czego nie przewidział marketing tej firmy, że ludzie są coraz lepiej wyedukowani. I że to, o czym mówiono, jak wybuchła pandemia i wiele influencerów na świecie po prostu robiło rzeczy skandaliczne i kilka karier upadło, bo po prostu ci ludzie kompletnie pokazali na forum globalnym, że są kretynami. Mówiono, że idzie holokaust influencerów. Ja bym nie nadużywała słowa holokaust, ale na pewno jest coś takiego, że są czasy mocnej weryfikacji, która nie wynika z tego, nie miejmy tutaj złudzeń, że firmy, które zlecają te reklamy, zmądrzały, bo im zależy wyłącznie na zysku i oni po prostu chcą tę kasę utopić, bo to się tak kręci, ale tu będzie weryfikacja idąca od dołu. Weryfikacja idąca od użytkowników sieci, którzy mają coraz lepszą, coraz większą, coraz wyraźniejszą świadomość, na przykład właśnie ekologiczną, i mają świadomość, że jeżeli ktoś reklamuje plastikowe ubrania za 5 zł i pokazuje siebie, jaka jest szczęśliwa, że ma te ubrania i w ogóle jakie to jest cudowne i to jest w ogóle część większej reklamy, która się rozlewa na cały internet, bo ja potem widzę na różnych portalach, że pani XYZ ma garnitur tej firmy i w ogóle on rozbija banki, wszystkie laski chcą go mieć, a on jest dokładnie z tej firmy, to ja wiem, że to jest część wielkiej kampanii, w której te panie zostały świadomie zatrudnione i wzięły po prostu te reklamę do zrobienia. I zainkasowały za to kupę hajsu, no bo Lambo samo się nie kupi, prawda? Jedna uwaga. Lepiej zarabiać niż kraść. Pytanie, w jaki sposób zarabiamy? Do you want to be famous? Yes. Yes. Absolutely. Sign me up. Jak już jesteśmy właśnie przy influencerach, to teraz sobie pogadajmy o tym, co można obejrzeć w sieci, żebyście wy też mieli świadomość i żebyście przestali się dziwić temu, co robią influencerzy. To, co słyszeliście przed chwileczką, to jest malutki fragment zwiastunu filmu pod tytułem Podróbki Sławy. On jest na HBO. Film z 2021 roku w reżyserii Nicka Biltona, który w ogóle jest dziennikarzem, który zajmował się mediami społecznościowymi i to z ramienia bardzo poważnych gazet, takich jak na przykład Vanity Fair. Tam nie zatrudniają byle kogo, był komentatorem w największych stacjach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i zna ten rynek. I on postanowił
dokonać, i tutaj nienawidzę tego słowa, bo to samo używano, jak się zaczął Big Brother, eksperymentu społecznego, czyli po prostu robimy sobie jaja i zarabiamy na tym kasę. Ale jakiś rodzaj eksperymentu tutaj był, bo wziął kilka osób z castingu, bardzo młodych, napalonych na sławę, bogactwo i bycie znanym, i postanowił od zera uczynić z nich influencerów. Poza tym, że ich ubrano, umalowano, umyto, zrobiono im fachowe zdjęcia, no i się zaczęło. I to jest opowieść o tym, jak, za przeproszeniem, z gówna można biczu kręcić, mówiąc wprost. I rzeczywiście, że to się daje. I jak bardzo szybko, to wam mówiłam o tych firmach, które zlecają, że one nie patrzą, czy to jest ktoś z skupionymi influencerami, czy on ma mózg i go używa, czy ma na przykład tylko zadek. Nie. Oni patrzą na cyferki i jak im się cyferki zgadzają, to dzwonią do pana, pani, albo piszą na Instagramie: droga Ziuto, czy chciałabyś na przykład zareklamować nasz zegarek? My ci przyślemy ten zegarek, a ty go nam zareklamuj. To zdziwiło tego Nicka Biltona, bo on sam powiedział, że dla niego to było szokujące, że oni myśleli, jak zakładali ten cały projekt, że trzeba będzie pokazywać tych młodych ludzi, nowych ludzi, nowe mięso medialne jakimś firmom, a to te firmy błyskawicznie zaczęły do nich pisać na DM-ach, na Instagramie, i że to już rzeczywiście widać, że jest polowanie na tych ludzi. Znaczy, że każdą kasę, każdą ilość kasy można upchać, każdą ilość barterów, prezentów, nie wiadomo czego. Tam jest taka scena, jak jedna z tych malowanych influencerek pokazuje, ile tych prezentów dostała. No to naprawdę to robi wrażenie. I wyobraźcie sobie, że w Polsce też tak jest. No to jest film, który jest moim zdaniem edukacyjny dzisiaj, bo od 2021 roku niewiele się zmieniło. Jest między innymi opowieść o tym, że są specjalne tutoriale, też parę razy to oglądałam, tutoriale w internecie, które pokazują, jak mieszkając na, nie wiem, 10 metrach kwadratowych, można udawać, że jest się na Majorce, lata się prywatnymi jetami i nosi się ubrania Gucci. Jest to Gucci, futerko. Wszystko. Wszystko Gucci, jak... oczywiście. Bo to wszystko można udawać w internecie. Tak naprawdę ten film pokazuje historię udawania, pokazuje historię kłamstwa XXI wieku. To oczywiście można powiedzieć, że oczywiście zawsze tak było, bo ludzie zawsze siebie podkręcali, swój wizerunek, chcieli być kimś innym, kimś lepszym. Nie każdy jest zadowolony na dzień dobry z tego, kim jest. No ale rzeczywiście ten film, Podróbki Sławy, oczywiście patroni dostaną link do wszystkich filmów i dodatkowych filmów jeszcze, jest moim zdaniem ciekawy i edukacyjny. Ja bym go pokazywała w szkołach. My mamy dzisiaj w Polsce kilka celebrytek, którym udowodniono, że mają kupionych followersów. Czy to jakkolwiek wpłynęło na ich postrzeganie? Nie. Czy one mają jakiś kwas z tego powodu? W ogóle przykro im, czy głupio? Nie. Alongside attempts to encourage all of us to look after our health a little better is a booming wellness industry. Seeing someone like Belle heal themselves through food, it made me feel like this was the answer to everything that I had been looking for. A young, beautiful woman gets given the terrible news she has inoperable brain cancer and only 4 months to live. Następny film dokumentalny to jest historia, o której już wam mówiłam w podcaście, ale to było na początku pierwszej młodości, więc mogła niektórym umknąć. Historia niejakiej Belle Gibson, młodej, uroczej dziewczyny, która zbudowała imperium influencerskie, marketingowe, bazując na tym, że rozpuściła o sobie takiego newsa, że ma raka mózgu i że jest tak naprawdę w stanie terminalnym, ponieważ jest ładną, uśmiechniętą, radosną, słodką blondynką, więc tu się po prostu do tego wizualnie jeszcze wszystko zgadzało, więc media oczywiście ocipiały i zaczęły zapraszać ją jako gościnie do różnych programów. Ona zbudowała, słuchajcie, całe imperium wokół tego. Oczywiście mówiąc też na przykład ludziom, bo ona potem no, długo żyła, bo miała być w stanie terminalnym, potem się okazało, że ona jak mówiła, że wyleczyła tego raka, za pomocą czego go wyleczyła, no to słuchajcie, wyleczyła go przy pomocy diety bez cukru oraz bez glutenu. Dużo ludzi w to uwierzyło. W tym filmie jest opowieść o ludziach, którzy uwierzyli w to, co ta pani im opowiadała. Ja sobie zawsze ciepło myślę o Belle Gibson, jak widzę polskie influencerki, które, influencerów też, którzy pokazują wam, co jeść, jak jeść i w ogóle was leczą. To jest też niesamowite, jak ludzie szukają pomocy lekarskiej wśród influencerów, którzy często nie mają matury nawet. Nawet słowa nie potrafią, znaczy zdania nie potrafią ułożyć bez błędu. Ja nie mówię o większej jakiejś werbalnych umiejętnościach. Tak niestety jest. Ja sama znam przykład z bliskiego otoczenia osoby, która próbowała raka leczyć według wskazań pani z internetu. No bo niestety Polacy, ale
nie tylko Polacy, to jest w ogóle zjawisko światowe. Bardziej wierzą Grażynce z internetu niż często swojemu lekarzowi. A jak Grażynka z internetu ci powie, że masz na raka pić sok z buraków, to ty pijesz ten sok. I często odstawiasz leki, które lekarz ci przepisał i osoba, którą znałam, bo już nie żyje, odstawiła te leki. Piła sok z buraków, jadła buraki i umarła. Ale Grażynka z internetu dalej działa i opowiada ludziom, jak wyleczyć choroby autoimmunologiczne i twierdzi, że raka da się wyleczyć dietą. Więc Belle Gibson była na tej samej półce, tylko była też do tego uroczą, uśmiechniętą dziewczyną. W pewnym momencie niestety wyszło na jaw całe to jej kłamstwo. Za sprawą dziennikarzy śledczych, którzy zaczęli sprawdzać w ogóle, znaczy po prostu zrobili to, czego nikt nie zrobił. To tak w przypadku ostatnio Krzysztof Stanowski ruszył dwie tak zwane celebrytki, influencerki, prawda? Że on po prostu usiadł i rozłożył na czynniki pierwsze to, co one tam bredziły. No to dziennikarze śledczy z Australii rozłożyli, bo ta Belle Gibson była Australijką, rozłożyli na czynniki pierwsze jej wypowiedzi i delikatnie mówiąc znaleźli bardzo dużo sprzeczności. I poszli tym tropem i się nagle okazało, że ona wszystko zmyśliła po prostu. A była nadzieją dla wielu osób, była też inspiracją dla wielu osób i nie można tych osób oceniać, bo one chciały sobie znaleźć pomoc w swoich dolegliwościach przeróżnych. Smutno się patrzy na te dziewczyny, kobiety, które mówią, które wierzyły w to, co ona mówiła, robiła, w te przepisy, w to wszystko. Tam był cały, totalny, tam była ogromnie, świetnie zbudowana marka osobista, ale to upadło, no bo się okazało, że Belle Gibson po prostu kłamała i wszystko tak naprawdę w jej życiorysie było nieprawdą, łącznie oczywiście z tą chorobą nowotworową, którą miała wyleczyć dietą bez cukru. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Leo Bellis. Du hast ja auch auf Instagram eine riesen Fanbase und YouTube machst du ja auch und Snapchat. Ist da Kreativität dahinter? Ist da Mode dahinter auf jeden Fall? 1 Million Menschen folgen mir auf Instagram. To, czego słuchaliście przed chwilą, to jest fragment no, niesamowitej produkcji, którą ja bym też puszczała w szkołach. Bo to jest opowieść, która dotyczy naszych dzieci i dotyczy tego pokolenia, o którym mówiłam wam na początku, czyli pokolenia, które urodziło się praktycznie z telefonem w ręku, dla którego świat mediów społecznościowych i internetu jest światem absolutnie naturalnym. Tak jak myśmy, moje pokolenie biegało po podwórku, no to jak wiemy, dzieci już po podwórkach specjalnie nie biegają, bo rodzice trzymają ich w domu, no bo wiadomo, zło czuwa. Te dzieciaki siedzą w internecie i ten internet jest ich środowiskiem naturalnym. To jest niemiecki film pod tytułem Instagramowa rodzina. Też o nim już kiedyś mówiłam, ale na początku pierwszej młodości. Film, który produkowano 2 lata z małym hakiem. 2 lata z małym hakiem śledzono losy pewnej rodziny w Niemczech. Główną postacią w tej opowieści w filmie Instagramowa rodzina jest 14-letna Leonie. Ona jest influencerką, nastoletnią influencerką i ona, tak będąc bardzo młodą dziewczyną, zgromadziła już ponad 1 milion fanów na Instagramie, sporo. I to jest też opowieść, tutaj jej nikt nie wymyślił. Ona wymyśliła siebie sama, trochę rodzice pomogli, którzy zresztą potem, jakie to ciekawe, najpierw są jej menadżerami, a potem stają się też influencerami, bo to bardzo często się rozlewa na całą rodzinę. No i to jest opowieść o tym, jak to influencerstwo wygląda, kiedy zaangażowana w nie jest cała rodzina, ale przede wszystkim to dziecko. To dziecko, Sharenting się kłania, dzień dobry Państwu, które zarabia pieniądze i tak naprawdę utrzymuje całą tę rodzinę, bo potem tak rodzice pełnią rolę ich, jej agentów. Praktycznie nie ma innej pracy poza tą, żeby Leonie stawiała się, no oczywiście ma póki co na szczęście szkołę, ale ma masę obowiązków zawodowych. To jest dziecko, które poza szkołą pracuje. No i to jest opowieść o tym, że ten kij ma 2 końce, że z jednej strony oczywiście ma przy sobie rodzinę i nie jest sama, więc niby ktoś ją pilnuje i no, ona nie jest odosobniona. Wiemy, że takich dzieci pracujących jest bardzo dużo, ale to jest taki klasyczny film, który powinien zobaczyć każdy, kto nie rozumie, o co chodzi w kwestii wykorzystywania dzieci w sieci. Tam są momenty, kiedy ona się próbuje z naciskiem na próbuje zbuntować. No wiecie, jak macie 14 lat, to zaczynacie kształtować swoje relacje ze światem. Trudno się to kształtuje w momencie, kiedy masz szkołę i jeszcze musisz pracować. Jesteś wystawiona na hejt, na ocenę, bo tam jest ten wątek w tym filmie i on jest smutny, bo my widzimy, że ona sobie z tym nie radzi. Zastanawiasz się potem, jakie będą dalsze losy tego dziecka, które wzrastało na oczach miliona ponad swoich followersów. Jak to zrobić, kiedy twoje życie rozdzielone jest między szkołę i pracę, negocjowanie stawek, kontrakty, sesje zdjęciowe, robienie nieustanne postów reklamowych, spełniania oczekiwań fanów i presji oczywiście ludzi, którzy cię nie lubią, bo też się okazuje, że ona miała jedną wpadkę wizerunkową.
z której nie umiała dobrze wyjść. 14 lat, wpadka wizerunkowa, o czym my w ogóle mówimy, ale takie jest życie tych dzieci i takie jest życie tych rodzin. To jest bardzo smutny film, ale bardzo dobrze zrobiony. Zrobiła go Suzanne Regina Meures i ona 2 lata to kręciła. Znaczy widać, że ta kamera śledzi cały czas tych ludzi, oni się na to zgodzili. No, ale widać, że ta dziewczyna, mówiąc kolokwialnie, ma po prostu zryty beret. Znaczy, cała ta rodzina potem już po prostu wchodzi w to influencerstwo. Oczywiście sprzedają, reklamują jakieś gówna. I oczywiście ten kanał jest tak naprawdę sprzedażowy. I to biedne dziecko, które jak tylko otworzy oczy, już pracuje, już nagrywa, już coś robi. Tam nie ma miejsca na dzieciństwo. Ja oglądałam ten film i miałam wrażenie, że po prostu ona już jest starą kobietą. Starą mentalnie. Która negocjuje kontrakty, która jest po prostu reklamowym słupem. Podobno jesteśmy przeciwko pracy dzieci. No nie wiem, czy do końca. I heard about Brandy first when I was in 7th grade. Everyone was wearing it at school. I walked into the store and I bought the star necklace. I felt so cool and accepted. The reason why I liked it, because everyone else liked it. Brandy Melville is an incredibly successful business. It's impossible to talk about Brandy Melville and not talk about social media. It was teenagers taking photos of teenagers. It felt genuine because it was genuine. And kind of behind the curtain, no one has any idea that this man with sneakers and sweatpants on was running the Instagram that all these teenage girls are like fanning over. This place is not your conventional clothing company. To, co słyszeliście, to był fragment zwiastunu filmu, który mną wstrząsnął, który właśnie się pojawił na HBO i to jest film, o którym pisze cała prasa na świecie teraz. Poza Polską ciekawe dlaczego. Film nosi tytuł Brandy Melville i kult szybkiej mody. I to jest, proszę Państwa, opowieść o marce, którą zbudował pewien sprytny Włoch. Ale we Włoszech mu się to nie sprzedawało. Pomyślał sobie, dobra, no to w takim razie ja może pojadę z tym do Stanów, bo Stany to jest takie miejsce, gdzie po prostu wszystko zassa. Udało mu się pojechać do Stanów i nagle się okazuje, proszę Państwa, że Brandy Melville jest pozycjonowana w Stanach Zjednoczonych jako największe imperium szybkiej mody, czyli fast fashion. A wiecie też dlaczego? No bo a propos influencingu, wiecie, kto reklamował ich ubrania na początku? Kaja Gerber i Kendall Jenner. Czyli absolutne idolki dzisiejszych nastolatek. Te dziewczyny reklamowały ubrania Brandy Melville na swoich mediach społecznościowych. Zresztą na mediach społecznościowych oparty jest cały marketing tej, nazwijmy to marketing tej marki. Ten film, Brandy Melville i kult szybkiej mody, jest opowieścią o wykluczeniu społecznym, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale sprzedawczyniami w sklepie Brandy Melville mogą być wyłącznie smukłe, bardzo wręcz chude, wychudzone dziewczyny, blondynki raczej, które zmieszczą się w te ubrania, bo te ubrania mają jeden rozmiar. To jest rozmiar dla mniej więcej 12-letniego dziecka. W który to rozmiar wciskają się dziewczyny, nie jedząc, wymieniają się w internecie sposobami, jak schudnąć, żeby zmieścić się w ubranie Brandy Melville. Jeżeli dostaną pracę w tym sklepie za jakieś tam głodowe stawki, no to białe dziewczyny pracują w sklepie, a ciemnoskóre czy latynoskie są w magazynie, żeby ich nie oglądano za bardzo i tam segregują rzeczy. Naprawdę. Mało tego, całe biuro tej firmy, to jest jakaś buda, którą pokazują w tym filmie. Właścicielem tej firmy jest Włoch, który jest po prostu faszystą, jest rasistą, jest antysemitą. Są pokazane memy, które on zamieszcza w internecie. On między innymi ubrał się w ubranie Hitlera, w mundur Hitlera, uznał, że to jest bardzo zabawne. To jest facet, który nienawidzi ciemnoskórych dziewczyn. Są cytowane jego wiadomości, maile dotyczące zwolnienia na przykład jednej dziewczyny, która jest latynoską i po prostu mają ją zwolnić. Ta sieć sklepów buduje wokół siebie coś w rodzaju sekty, bo to naprawdę wygląda, brzmi jak sekta. Co jest porażające w tym wszystkim, do czego też przyczyniły się celebrytki, które to reklamowały, powtórzę, Kaja Gerber i Kendall Jenner. No to jest firma, która mimo tego, że ten film wyszedł i no, firma, która ma bardzo niejasne też sprawy finansowe, no tam jest cała masa syfu, który ten film pokazał, film bardzo merytoryczny, który rozmawia z byłymi pracownicami tej firmy, z byłą fotografką, która opowiada, jak się dostała tam i no, wszystkie te dziewczyny miały zaburzenia odżywiania, wszystkie te dziewczyny miały problemy emocjonalne po tej pracy. Teraz są, można powiedzieć, w drugą stronę, kupują rzeczy z drugiej ręki, mają wrażenie, mają świadomość tego, w czym tak naprawdę brały udział, ale te sklepy dalej są, dalej funkcjonują i dalej dziewczynki, bo to jest też jakby cała ta strategia tej firmy jest zwrócona ku właśnie nastolatkom,
które nie dość, że się będą głodziły do tego, żeby zmieścić się w ciuchy o jednym rozmiarze, to będą też wiernymi klientkami tej firmy, a ubrania służą 2, 3, 4 założenia. No i to jest takie założenie, jakie ma całe fast fashion, czyli nie dajemy ci ubrania, z którym będziesz długo. Ono ci się po 2, 3 praniach rozwali i ty przecież kupisz następne. Po prostu jesteś narkomanką, robimy z ciebie narkomankę, która będzie regularnie przychodziła do tego sklepu i póki rodzice będą dawali kieszonkowe i dawali pieniądze, albo jakoś tam je zarobisz, nie pytamy jak, ale będziesz kupowała nasze rzeczy, czyli będziesz nabijała nam pieniądze, to a propos tych polskich influencerek, będziesz nabijała nam pieniądze, a my będziemy coraz bogatsi, a ty będziesz wydawała coraz więcej, a te ubrania będą trafiały między innymi do Gany. Bo też w filmie Brandy Melville i Kult Szybkiej Mody, to w kontekście tej afery z polskiego podwórka, jest opowieść o tym, gdzie te rzeczy trafiają. I to jest opowieść, która mrozi krew w żyłach. Bo to też jest opowieść o wyzysku kobiet. I to takim, z którego my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, albo nie chcemy sobie zdawać sprawy, bo ja naprawdę nie wierzę, że w 2024 roku jest jeszcze jakiś kretyn, który nie wie tego, że szybka moda opiera się na wyzysku ludzi. Naprawdę, nie chcę wierzyć, że jest jeszcze ktoś taki. Że to jest jeden wielki wyzysk i że promowanie tego po prostu jest popieraniem wyzysku człowieka. Popieraniem niewolnictwa. I ten film, Brandy Melville i Kult Szybkiej Mody, bo to jest kult, to jest kościół, to jest sekta, to jest jak kościół, to jest niewiarygodne po prostu, no o tym opowiada. Bo pod nazwę Brandy Melville można wpisać całą masę firm ze świata, które są dostępne w Polsce i które reklamują polskie celebrytki. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, to jest to samo myślenie i to samo nakręcanie ludzi jak narkomanów biegnących za działką narkotyku, żeby kupić kolejną szmatę, którą założą raz, jeśli w ogóle, a potem wyrzucą do śmietnika i potem człowiek, który zajmuje się recyklingiem, powie, to się do niczego nie nadaje. Czyli opowiadanie o tym, że to pójdzie do recyklingu, po prostu możecie o kant dupy popłuc. Dokładnie tak. To jest wstrząsający dokument. Opowieść o tym, jak w latach 80. włoski biznesmen Stefan Marson założył firmę, we Włoszech mu to nie szło, wyjechał z tym do Stanów. I co jest też ciekawe, oni mają tam metkę Made in Italy. I tam jest historia, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę. Mianowicie we Włoszech, w Europie, w Prato są sweatshopy, czyli miejsca, w których w skandalicznych warunkach pracują szwaczki i szyją ubrania. To są miejsca zarządzane przez Chińczyków. W Prato jest ogromna mniejszość chińska. Oni wykupili hale, w których założyli szwalnie i tam w skandalicznych warunkach powstają ubrania do sieciówek, takich jak na przykład Brandy Melville, ale tam jest metka Made in Italy, czyli nie już Made in China, żeby, bo wiecie, niektórym to się źle kojarzy. Nie. Tam jest metka zrobiona we Włoszech. No bo rzeczywiście, zrobiona we Włoszech. Ale że tam wpadają co trochę kontrole i okazuje się, że ludzie pracują w skandalicznych warunkach, dokładnie takich jak w Azji. Że są nieopłacani, że część jest z nich w ogóle niewolnikami. Mamy metkę Made in Italy. Mamy czyste rączki. Kendall Jenner nosi nasze rzeczy. Tylko kto przy zdrowych zmysłach uwierzy, że miliarderka Kendall Jenner będzie nosiła jakieś plastikowe gówno, no? Ja na przykład nie wierzę. Chociaż ona oczywiście ostatnio, wzorem różnych celebrytek, tu jakieś ekologiczne bluzy widziałam, reklamuje tutaj coś. Wszystkie teraz ekolożki. Wszystkie. No. Także zostawiam was z filmem Brandy Melville i Kult Szybkiej Mody. Oczywiście patronom wyślę link, bo i od razu wam mówię, wiecie, jak usiądziecie, to zrobi się wam słabo. Bo to jest tak naprawdę rzeczywiście pod słowo, pod nazwę Brandy Melville możecie wpisać każdą firmę fast fashion. I niestety każda robi dokładnie to samo. I to jest bardzo niefajnie. A właścicielem tej firmy jest pan, który zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie dziewczyny, która była więźniarką Auschwitz, ale tam była dorysowana specjalna szarfa na niej, dziewczyna wychudzona. Wiemy, jak wyglądają więźniowie Auschwitz. I tam była na tej szarfie, ktoś napisał Panna Auschwitz 1943. To jest właściciel firmy Brandy Melville. Jeżeli myślicie, że spotkało go za to cokolwiek, to nic. W takich czasach żyjemy. To nie tylko skretyniałe polskie celebrytki sprzedają wam plastik, to właściciele tych firm też są niestety kretynami. To w takim razie posłuchajmy do końca zwiastun filmu o Brandy Melville. Brandy Melville was this phenomenon with one size fits all clothing. There was a stereotype against Brandy Melville for only hiring skinny white girls. Blonde hair, skinny, small. She's obviously like beautiful.
the girls would go to the factory where a lot of things are made. China or to Italy. And then the girls would pick out stuff that they like. Then you go into the stock room and you see all the other people who are working there who are not white. There are these text messages between the senior leadership at Brandy Melville, the most vile, sexual, racist jokes possible. When I saw him wearing a Hitler outfit, I wasn't surprised. Store style photos were taken every day. Go stand against that wall and pose so I can text it to the founder of the company. Brandy Melville was part of fast fashion and how fast fashion was impacting our environment. Everywhere you walk, this fabric. It's gonna shock you. What you see entering our taste, I need to be worried. We're all being exploited by the same system. Fast fashion brands convince you to buy so much because they convince you that you are not enough. Brandy Melville taps into the worst impulses of being a teenage girl. Finally, someone's talking about it. No i teraz przechodzimy do polskiego ogródka, no bo poza tym, że mieliśmy aferę kilkanaście dni temu, że się niektórzy zdziwili, to ja się dziwię, ale no polskie podwórko zaczyna podchodzić, że tak powiem, marketingowo, czyli od zatka strony do zjawiska influencingu, proszę Państwa, i całkiem niedawno w polskich kinach, to już wchodzi do sieci, pojawił się bardzo zły film. Ja oglądam w życiu bardzo dużo złych filmów, niestety, takie mam, no taka praca, ale Dziewczyna Influencera to jest jeden z gorszych filmów, jaki widziałam w życiu. Jest po prostu bardzo zły od początku do końca. No posłuchajcie zwiastunu. Znowu dupa i cycki? Dupa i cycki robią najlepsze zasięgi. Za rok będziemy tak świecić. Tak myślisz? No, teraz się pogodzimy i znowu będzie bat w sieci. Mam się teraz lać po mordzie z jakimś innym youtuberem? Płacą 250 tysięcy. To jest opowieść, proszę Państwa, o wschodzącej gwieździe internetu, która niby jest jakąś tam mikroinfluencerką, tak nie do końca. Ona nazywa się w sieci Just Sophie. Ona ma chłopaka, jej chłopak nazywa się Comfy, jest youtuberem i robi streamy. No i on ma romans ze starszą od siebie kobietą i ona w ramach buntu wyjeżdża ze znaną influencerką, która nazywa się Viola, na sponsorowany barterowy, tam diabli wiedzą jaki wyjazd, na Cypr, potem jest na Ibizie, jest w Grecji, jest we Włoszech i jest na Malcie. No i tam oczywiście walczy o lajki, o followy, robi różne dziwne rzeczy. Oczywiście wszyscy influencerzy są niedobrzy, biorą narkotyki, alkohol, ich agenci to kretyni. No generalnie świat jest zły, no ale ona potem, nasza słodka Zosia kochana, odkrywa, że ten świat jest niedobry i postanawia z niego wyjść. No cudowne, wspaniałe, bardzo ciekawe, no ale jest to film, poza tym, że jest po prostu źle wyreżyserowany, jest źle grany i bardzo przykro mi się ogląda znanych polskich aktorów w tym filmie, ale ta historia jest rzeczywiście bardzo źle ciosana i bardzo tępym narzędziem ciosana, bo pokazuje to, co lubimy pokazywać, czyli tylko złą stronę tego świata i tą bardzo taką materialną, co jest też swego rodzaju paradoksem, bo tam na przykład pojawia się włodarz Fame MMA w jednej z ról, znaczy takich epizodów i w ogóle tam się pojawia dużo tych influencerów, którzy, rozumiem, poczuli się zaszczyceni, że ktoś zaprosił ich na plan filmowy, co tylko świadczy o tym, że są niezbyt mądrzy, no ale to już nie jest mój problem. Ale ten film pokazuje bardzo jednostronnie i bardzo taki płytki, głupi sposób tę branżę. No robi z tych dziewczyn prostytutki, nazwijmy rzecz po imieniu. Okej, niech będzie sex workerki. Robi z nich dziewczyny wyłącznie łasę na kasę. Ja nie mówię, że nie ma takich, ale nie są to wszystkie. Podejrzewam, że aktorom, którym zaproponowano rolę w tym filmie, mówiono, że on będzie miał walory edukacyjne i że ludzie na przykład czegoś się dowiedzą. No to dowiedzieć się można niewiele, bo to są takie dziewczyny z Dubaju, ale w sieci. Jak ktoś nie wie, co to są dziewczyny z Dubaju, niech sobie pisze w Google, nie będę tutaj marnowała czasu, ale to dokładnie tak jest, znaczy takie tam następuje absolutnie przegięcie, co stawia ten film na półce z napisem totalny niewypał, nie wiem, jakoś mało ludzi na to poszło, mimo że tam byli ci influencerzy i powinno to pójść, co tylko pokazuje, że ktoś pomyślał, że to będzie super skok na kasę, zrobimy sobie film o influencerach i ludzie na to pójdą, nic bardziej mylnego, bo ten film, jeżeli zrobi jakąś kasę, to myślę, że może ją zrobić w internecie, z ciekawości może ludzie włączą, dawanie go w ogóle do kin, no delikatnie mówiąc kiepski pomysł, szczególnie w Polsce, gdzie my lubimy wszystko mieć za darmo, więc w internecie pewnie zaraz ktoś to ściągnie i obejrzy. Do you want to be famous? Yes. Yes. Absolutely. Ale też, oprócz filmu bardzo niedobrego, którego wam nie polecam, pojawiła się książka Jakuba Wontora pod tytułem Mroczny świat influencerów.
I ja się trochę cofnę w czasie. Ja pamiętam, jak ja napisałam swoją pierwszą książkę o influencerach, a potem drugą, to generalnie zhejtowano mnie od góry do dołu, no bo się odważyłam napisać komuś, że nie jest Bogiem. No bo nie jest Bogiem. Bo influencer, to trzeba pamiętać, nie ma poczucia humoru i nie ma dystansu do siebie. Oni są nauczeni przez agentów, bo teraz już większość z nich ma agentów, żeby tak mówili, no bo trzeba mieć, każdy ma dystans, prawda? Ale nie ma go w ogóle. Do tego jeszcze to pokolenie influencerów, które teraz wchodzi, oni działają w sieci i działają bardzo w tej sieci emocjonalnie. Myślę, że historia z niejakim panem Boxdelem, który był jedną z osób, która była bohaterem Pandora Gate. Zasłużenie czy nie zasłużenie, nie wiem, ja tak głęboko nie sięgam, ale dostał niedawno pewnej biegunki emocjonalnej, żeby nie powiedzieć mocniej, i zalał internet różnymi filmikami w swoim wykonaniu. No to pokazuje, że no, tam są emocje ogromne, nie do końca jest tam rozum, ale emocje są duże. To jest pokolenie, które działa bardzo emocjonalnie i od razu wszystko wlewa do sieci, potem jest kasowanie, wiecie, ludzie robią screeny, no nieważne. No ale ja pamiętam, że jak ja napisałam swoje książki i robiłam Magiel Towarzyski, to mówiono, że jestem matką chrzestną hejtu. No to ciekawe, co powiedzą o Wontorze. Mam nadzieję, że ma naprawników, bo to jest książka, jak sam tytuł mówi, Mroczny świat influencerów, czyli opowiada o pewnych mrokach tego świata. Aczkolwiek na szczęście są tam też takie postacie jak Frizz, które no ewidentnie to jest postać pozytywna. Facet tyra, jest miliarderem praktycznie, no milionerem na pewno. Prowadzi dość spokojne życie, zero skandali. Ktoś go tam próbował ostatnio coś zdaje się wkręcić, ale się nie udało. Ale też pokazuje, no w mniejszości niestety, ale też tych ludzi, którzy... No, tyrają. Znaczy, to są ludzie, którzy dochodzą do bardzo wysokiego statusu materialnego za pomocą ciężkiej pracy i też, co jest ciekawe, budują wokół siebie firmy, budują markę osobistą, ale też coś więcej. Ja słyszałam legendy o tym studiu, które Frizz buduje. Myślę, że on po prostu idzie w stronę tego, żeby mieć swoje zaplecze techniczne, żeby robić rzeczy bez wynajmowania różnych hal zdjęciowych, sprzętu do nagrywania. On robi naprawdę profesjonalne programy w internecie. To wygląda tak, jakby to było robione w telewizji, czyli z jeszcze większym, podejrzewam, nakładem finansowym niż on robi. Więc na szczęście w tej książce są przykłady pozytywne, ale jeżeli na przykład chcecie wiedzieć, jakie są kulisy tak zwanych freak fightów i tak zwanej tej właśnie całej patologii internetowej, tych patoinfluencerów, bo to jest w ogóle osobna kategoria, patoinfluencer. Ja pamiętam historię dziewczyny, która uprawiała seks oralny z pewnymi raperami i nagrała o tym filmik do internetu i potem była zdziwiona, że świat się trochę zdziwił. Ludzie bili nam brawo i nas nagrywali. Ja jestem z siebie dumna. Ona w tej chwili uznawana jest, nawet ja słyszałam opowieści, że jakieś feministki mówią, że ona jest feministką. Znaczy, ja bym tutaj trochę polemizowała, ale to też jest ciekawa opowieść o tym, jak można z kompletnego dna, na którym ona się wtedy znalazła, stać się teraz postacią, która nie dość, że jest abstynentką, a kiedyś tak nie było, no to jeszcze rzeczywiście jest osobą, która w świecie sportu, freak fightów, odnosi sukcesy, no i zarabia jakieś ogromne rzeczywiście pieniądze. Takie historie są, ale są też historie upadków i one są opisane... No, powiedziałabym bardzo wiarygodnie i merytorycznie. Nie wszyscy chcieli się wypowiedzieć. Ja się w sumie nie dziwię, bo się boją. Tutaj trzeba przyznać jedną rzecz. Dzisiejsi influencerzy są strasznie strachliwi. Jest spora grupa taka, która udaje, że się w ogóle nic nie stało i próbują udawać, że nie ma problemu. Ale są tu opisane na przykład historie z Pandora Gate. Jest opisana historia m.in. Gargamela. Jest opowieść o Nitro, jest opowieść o tych wszystkich osobach, które znane są z internetu, no i jest żurnalista, no bo Wontor był pierwszą osobą, która w sieci opisała kulisy funkcjonowania pana żurnalisty, który zasłynął głównie z mainstreamie z tym, że się pokazał z Dorotą Gardias na jakimś meczu bodaj i wtedy nagle wszyscy się zorientowali, kto to jest. Ja w ogóle nie wiedziałam, kto to jest, bo nie śledziłam poetów internetowych. No a tu się okazało, że pan teraz, który ma jakieś ostre długi, tutaj Wontor naprawdę go podliczył, chodzą do niego polskie gwiazdy. Ale na przykład minister Adam Bodnar powiedział, że nie pójdzie, no bo Bodnar wie, co on ma za uszami i myślę, że to jest po prostu legitymizowanie faceta, który oczywiście mówi, że mu przykro i że to jest wstyd i że ma świadomość, ale nie oddał wszystkich tych długów, tak jak pisze Jakub Wontor, co też jakby, to też pokazuje, jaki ten świat jest. To znaczy, wy się zrzymacie, że jakieś polskie celebrytki, które tak naprawdę, gdyby im ten Instagram odebrać, to nie miałyby z czego żyć. Robią reklamę plastikowej szmaty, a tak naprawdę miejcie świadomość, że jest facet, który robi wywiady z gwiazdami, przychodzą do niego największe gwiazdy w Polsce, a tak naprawdę przychodząc do niego legitymizują jego przeszłość, która, no delikatnie mówiąc, nie jest za fajna. I tam te długi są, tak? I ci ludzie z książki Wontora się dowiadujemy, nie wszyscy odzyskali te pieniądze i nie wiadomo, czy je do tej pory, czy je w ogóle odzyskają.
Więc wiecie, to naprawdę generalnie, jak można powiedzieć, poziom etyczno-moralny nigdy nie był zbyt wysoki, ale też nie miejmy złudzeń, to co wam powiedziałam. Wy naprawdę oczekujecie, że influencerzy, influencerki będą mieli mózgi i będą ich używać, będą wiedzieli, co to jest wyobraźnia, co to jest budowanie wizerunku, co to jest konsekwencja. Wy naprawdę macie jeszcze złudzenia? Ludzie, naprawdę przestańcie wierzyć, że ci ludzie mają jakąkolwiek inną rolę do spełnienia poza sprzedawaniem wam różnych rzeczy. No, otwórzcie te oczy. Są osoby fajne, na szczęście Wontor o nich pisze. To jest książka, z której ja się dużo dowiedziałam. Wiele osób nie znałam. Jak zostawiłam Magiel Towarzyski z radością, bo już widziałam, że dno się bardzo obniża i że ja po prostu nie jestem w stanie. Poza tym, wierzcie mi, świat influencerów to jest w ogóle ten cały show biznes strasznie ryjebanie. Mówiąc wprost, przestałam śledzić całą masę rzeczy. Do mnie dochodziły jakieś odpryski, odpady. Natomiast ta książka otworzyła mi oczy na to pokolenie, które, zacytuję siebie z początku tego podcastu, będzie za chwilę rządzić światem. Dobrze by było wiedzieć, jakie autorytety mają. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, książka Wontora jest waszą po prostu tytanką do poduszki. Bo przynajmniej będziecie wiedzieli, kogo oglądają wasze dzieci w sieci. I nie miejcie złudzeń, że tego nie robią. Wszystkie dzieci to oglądają. Dzieci wasze wyrastają, oglądając tych ludzi. Żebyście wiedzieli, jacy ci ludzie są, to zobaczcie, przeczytajcie tę książkę. Link oczywiście wyślę patronom. Warto to przeczytać. Naprawdę, to nie jest miła rzecz. To nie jest misio-pysio. To nie jest przytulanka. To nie jest pluszowa książka. Chociaż ma różową, znaczy taką bardziej magenta okładkę. Ale rzeczywiście warto to mieć, szczególnie kiedy jest się rodzicem albo nauczycielem, żeby wiedzieć, co nas czeka. A ta przyszłość, powiedziałabym, nie wygląda dość różowo. No niestety, no tak to wygląda. Ale książka Wontora jest bardzo ważną pozycją na polskim rynku. To jest zupełnie inna książka niż Janka Strojnego, bo Strojny pisał subiektywnie. Tu mamy opowieść dziennikarza, no, który jednak zresearchował to wszystko. I to jest opowieść też trochę insajderska, bo on ten świat zna, on w niego wszedł. Jeżeli nawet mi czegoś brakuje w niej, to jest jakby moja ocena, ale na przykład brakuje mi większej ilości pozytywnych przykładów, bo też uważam, że ten świat nie jest mroczny. To tak jak z tym beznadziejnym filmem Dziewczyna Influencera. To nie są same, za przeproszeniem, kurwy i złodzieje. Nie, nie. Tam jest dużo osób, które ciężko pracują, które uświadamiają, które edukują, które robią naprawdę bardzo fajne rzeczy i które po prostu dają nadzieję, że nie cały ten świat szczęśnie. A że oczywiście oprócz tego są regularni kryminaliści, złodzieje, ludzie, którzy mają wymieniających się tylko komorników na karku, no to jest inna bajka. Ale warto tę książkę przeczytać. Mroczny świat influencerów, influenza, książka Jakuba Wontora. Jeżeli chcecie wiedzieć, czego słuchają, kogo oglądają i kto jest autorytetem waszych dzieci, bo na pewno nie wy, no to ta książka jest po prostu obowiązkowa. Where do we even begin? If there was one clip to prove to me how unrealistic these restocks are and how they're all for social media, this would be the one. I think this kind of content speaks to how much we value materialistic goods and how much of an importance we place on consumerism and overconsumption to a gluttonous degree. I think it's wasteful and it's bad for the planet. I think it's bad for our finances and I think it's bad for our mental health. To, czego słuchaliście przed chwileczką, chciałam wam tutaj podrzucić. Oczywiście wyślę link do patronów. Jest taka dziewczyna, która nazywa się Hannah Alonso na YouTubie i ona to jest killerka. Ona robi coś, czego w Polsce jeszcze nikt nie zrobił. Ona tych influencerów rozjeżdża. Nie wiem, czy ma prawników, nie wiem, czy po prostu amerykańscy influencerzy nie podają jej do sądu, albo może nie wiem, że ją podają, może ona tego nie ujawnia, ale to, jak ona punktuje kretynizm tej branży, wpadki, sharenting, sprzedawanie skamu, kłamstwa i oszustwa i niekonsekwencje, to jest szaleństwo i robi to bardzo merytorycznie. Hannah Alonso na YouTubie, jak znacie angielski, powiem wam, chciałabym, żeby kiedyś w Polsce ktoś coś takiego zrobił, ale podejrzewam, że nie wychodziłby z sądu, bo polscy influencerzy są świetnie ustawieni w największych kancelariach prawnych i naprawdę nie dopuszczają żadnej możliwości krytyki. Dlatego mam nadzieję, że Wontor ma na prawników. No dobrze, proszę państwa, to był podcast Pierwsza Młodość, odcinek 72. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, po co nam influencerzy. Influencerzy i cała ta branża, która staje się nieodłączną częścią naszego życia. To, że my z mojego pokolenia nie kumamy, o co chodzi, to wypada się dokształcić, proszę państwa, i wypada przestać udawać, że to nas nie dotyczy, bo to nas bardzo dotyczy. Bardzo. I trzeba po prostu to poznać. To ma swoje jasne i ciemne strony. Nie tylko ciemne i nie tylko same jasne.
Są ludzie, którzy robią rzeczy skandaliczne i okropne, na przykład celebrytki ze sklepikami na Instagramie, które sprzedają nam plastik za 5 zł, a same noszą ciuchy za grube tysiące. Ale wiadomo, kasa nie śmierdzi, rachunki trzeba płacić w sumie. Ale są też celebryci, influencerzy, którzy podejmują bardzo ciekawe akcje, którzy edukują, którzy zmieniają świat, bo to też jest influencing. Influencing ma bardzo szerokie znaczenie. I są panie, które pokazują pupę, i są też panie, które mówią, co zrobić, żeby w tą pupę cię nikt nie kopał. Na tym polega piękno tego świata, na jego różnorodności. Przypomnę, że patroni od progu 25 w momencie premiery tego podcastu mają w swoich skrzynkach newsletter, w którym będzie dużo rzeczy też ode mnie, takich personalnych, osobistych, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tak zresztą będę teraz komponowała te newslettery, żeby to nie było tylko w oparciu o odcinek, a co? Rozrastamy się, myślę, że będziecie zadowoleni. Przypominam także, że miesiączka, mój podcast cały czas dostępny jest na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypominam także, że a propos tego odcinka, odcinek 41 i 61 podcastu Pierwsza Młodość, pierwszy o ekologii, a drugi o oszczędzaniu, myślę, że mogą być dla Was ciekawym wsparciem. No i na Disney Plus mamy serial Capote versus Societa. 65. odcinek Pierwszej Młodości jest o tym serialu i jest o Trumanie. Warto sobie posłuchać, zanim zobaczycie serial, który bardzo Wam polecam. Ja też do niego usiądę, bo nie oglądałam dwóch ostatnich odcinków, tak jak Wam mówiłam. Jestem sama ciekawa, jaka będzie polska wersja, więc siadam i oglądam. No i co jeszcze? Powiem tak. Świat jaki jest, taki jest. Jako osoba, która już jakiś czas chodzi na terapię, wiem, że go nie zmienię. Mogę się doedukować, mogę sobie coś tam obejrzeć, doczytać. Nie będę się obrażać, bo obrażają się ludzie głupi i służba i cały czas trzymam się tego stwierdzenia. Jestem ciekawa różnych rzeczy i dużo się też nauczyłam w ciągu ostatnich lat. Wiem jedno, my nie zmienimy influencerów. Oni muszą zarabiać pieniądze. Część z nich nic innego nie potrafi. Poza pokazywaniem siebie na Instagramie. Więc miejmy w sumie litość, bo gdyby im zabrać ten Instagram, na przykład wyłączyć prąd, to oni naprawdę sobie nie poradzą. Oni zginą. Z drugiej strony nie miejmy też żadnych złudzeń, że oni jakoś tak specjalnie myślą, mają wyobraźnię, jakąś etykę czy moralność. Zapomnijmy, oni do tego nie służą. To, że mają kanały reklamowe, sprzedażowe, to niech mają. Byłoby fajnie, gdyby byli konsekwentni. Ale z tego, co wiem, już niektóre z osób, które wpadły na reklamie pewnej polskiej sieciówki, już się bawią w greenwashing. No cóż, trzeba ratować wizerunek. Ale nie miejmy złudzeń. Ja nie mam złudzeń. Dla mnie influencerzy nie są żadnymi autorytetami. Ja mam je zupełnie gdzie indziej. Więc życzę Wam tego, żeby dla Was też nie byli i żebyście potem nie wysyłali do mnie dokładnie, prawie 1000 miałam wiadomości. Ja myślałam, że zwariuję. Na maila, wszędzie, screeny, wideo, ludzie. Nie miejcie złudzeń. Po prostu nie miejcie złudzeń i dajcie unfollow, a nie, że potem piszecie do mnie, pani coś z tym zrobi, ja nic nie zrobię. Ja mogę nagrać podcast, a generalnie to mam na to wywalone. I dlatego zapraszam Was teraz do lasu. To był 72. odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad, a teraz idźmy do lasu. Pooddychajmy spokojnie. Dopóki te lasy nie są we władzy influencerów, myślę, że są fajnym miejscem, w którym można, a nawet trzeba, wyłączyć telefon, szczególnie wyłączyć media społecznościowe. Do usłyszenia. Bądźcie zdrowi, pozbawieni złudzeń.